Także witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie na wyjątkowym webinarze z cyklu Budynki są jak ludzie, zdrowe, zielone mieszkania i domy, ponieważ dzisiaj przedstawimy Państwu nowy wirtualny przewodnik po zrównoważonym domu, mieszkaniu. Jest to webinar, który jest niejako podsumowaniem całego cyklu spotkań dotyczących właśnie tego projektu realizowanego przez PLGBC. Także myślę, że nie ma już co przedłużać, ponieważ dzisiejsze spotkanie zapowiada się nie mniej emocjonująco jak wszystkie poprzednie. Także w tym momencie oddaję już głos Monice. Monika, powiedz nam coś więcej o przewodniku, nad którym pracowaliśmy w zasadzie przez ostatni rok. Tak jest. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Monika Kmera, jestem marketing managerem w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Nasze stowarzyszenie przez ostatni rok prowadzi projekt, z okazji którego się właśnie tutaj dzisiaj spotykamy. A tak naprawdę naszym celem jest zachęcenie do korzystania z materiałów, które powstały w trakcie tego projektu, dzielenia się tymi materiałami, inspirowania tak naprawdę innych do wspólnych działań, do działań w domach, w mieszkaniach, we wspólnotach, spółdzielniach, a także w najbliższym otoczeniu i tak naprawdę współdziałania. Trochę o nas. Jako PLGBC, już się spróbuję przełączyć, jako PLGBC jesteśmy jedną z 70 siostrzanych organizacji Green Building Council zrzeszonych w jednej światowej World Green Building Council. Naszym celem jest promowanie projektowania, budowania, użytkowania i rozbiórki zrównoważonych budynków. Tymi wspólnymi działaniami, naszymi aktywnościami, dobrymi praktykami dzielimy się w ramach World Green Building Council, dzielimy się dobrymi praktykami, dzielimy się dobrymi przykładami, dzielimy się wiedzą, doświadczeniami po to, żeby jak najlepiej i jak najwięcej tego typu dobrych praktyk wprowadzać w naszych krajach, w których dana organizacja działa. W PLGBC nasze działania, nasze właściwie wszystkie projekty, bo nie tylko ten projekt, również projekty międzynarodowe, projekty członkowskie i projekty stałe, które realizujemy, opieramy o 4 strategiczne obszary. To jest gospodarka w obiegu zamkniętym, to jest bioróżnorodność, to są oczywiście zmiany klimatu oraz zdrowie i jakość życia. Poza tymi działaniami takimi stałymi prowadzimy również grupy robocze skupiające naszych członków, ale też podmioty, organizacje partnerskie. Współpracujemy z rządem i samorządami, jak również mamy swój udział w pracach związanych z proponowaniem różnych nowych tematów związanych z ustawodawstwem unijnym. Oprócz tego prowadzimy nasze własne wydarzenia, konferencje, webinaria, szkolenia i warsztaty. Wydajemy również własne raporty i publikacje, które są oczywiście ogólnodostępne i można z nich korzystać. Są wszystkie materiały opublikowane na naszej stronie internetowej w wirtualnej bibliotece. Prowadzimy również projekty. Są to nasze projekty stałe, członkowskie, projekty organizacji. Bierzemy również udział jako partner w projektach międzynarodowych i również w projektach krajowych. Przykładem tego projektu jest właśnie wspomniany Budynki są jak ludzie, zdrowe, zielone mieszkania i domy. Przy czym chciałabym też zaznaczyć, że jest to projekt stricte skierowany do przysłowiowego Kowalskiego, czyli do tego klienta indywidualnego, ponieważ każdy z nas jest użytkownikiem domu, mieszkania, stąd pojawił się pomysł, żeby tą wiedzę, doświadczenie, które mamy, ale też wiedzę i doświadczenie różnych organizacji, instytucji, osób, z którymi współpracowaliśmy i współpracujemy przy tym projekcie, zgromadzić, podzielić się najlepszymi doświadczeniami i jak najszerzej propagować te wszystkie dobre zwyczaje, żeby po prostu żyło nam się lepiej, żeby chronić zasoby i żeby myśleć również o przyszłości kolejnych pokoleń. Skąd się wziął w ogóle pomysł na projekt i na to, żeby te działania zintegrować i przygotować? Ponad 90% czasu spędzamy w budynkach i to, w jakich przestrzeniach żyjemy, mieszkamy, pracujemy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie, na nasz komfort życia. I to tak naprawdę była taka kwestia również wyjściowa, dlaczego budynki są tak ważne i że budynki są właśnie jak ludzie, ponieważ oddziaływują na nas. My oddziaływujemy na nie, one oddziaływują na nas, stąd jakość tej przestrzeni
ma ogromne znaczenie i można wbrew pozorom w budynkach bardzo wiele zdziałać. Budynki w Europie według danych Unii Europejskiej są odpowiedzialne za 30% zużycia wody, 33% zużycia odpadów, 50% wykorzystania naturalnych zasobów, 40% zużycia energii, ponad 36% emisji CO2. I według szacunków prawie 1/3 światowego zużycia energii wiąże się właśnie z procesem użytkowania budynków biurowych i mieszkalnych, stąd rola budynków w temacie oszczędności zasobów, w walce ze zmianami klimatu jest naprawdę, naprawdę duża. I stąd pojawił się temat. Każdy z nas tworzy zrównoważony dom mieszkalny, każdy z nas jest odpowiedzialny za działania, każdy z nas może wbrew pozorom wiele zdziałać w codziennym życiu, w codziennych nawykach i mało tego, może jeszcze zainspirować innych do takich działań, może włączyć innych do tych działań, po to, żeby móc razem robić więcej, żeby rzeczywiście ten efekt tych zmian był znacznie większy. Co to znaczy zrównoważony dom mieszkanie? Bo to jest tak naprawdę nasz taki punkt wyjściowy i taki model, do którego dążymy i według których zasad się trzymamy. To jest budynek, który jest oszczędny, komfortowy, który jest prowadzony w poszanowaniu środowiska naturalnego, a więc niwelujemy wszystkie działania negatywne, jakie mogłyby mieć na wpływ na środowisko. To jest budynek, który przynosi korzyści finansowe, ponieważ stosujemy rozwiązania, które pozwalają oszczędzać zasoby, energię, wodę. Przynosi również korzyści społeczne, ponieważ żyje nam się lepiej, ponieważ możemy się integrować, ponieważ możemy współdziałać wokół tematów, inicjatyw, aktywności, które może zaproponować taki zrównoważony budynek, dom, mieszkanie. No i oczywiście korzyści środowiskowe, czyli niwelujemy każdy negatywny wpływ na środowisko. Budynek, który przynosi niższe koszty utrzymania, bo oszczędzamy zasoby, wodę, energię, bo rzadziej przeprowadzamy remonty, stosujemy dobrej jakości naturalne materiały, mamy wysoką świadomość tego, co robimy. A wreszcie to jest budynek i to jest ten dom i to jest to mieszkanie, które wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie, samopoczucie, a tym samym również na jakość i komfort naszego życia. I stąd pojawił się pomysł, na projekt Budynki są jak ludzie, czyli zdrowe, zielone mieszkania i domy. I w ramach również tego projektu, gdzie mieliśmy spotkania, webinaria, kampanię, o której też troszeczkę powiemy, gdzie powstał wirtualny przewodnik, o którym tutaj troszeczkę powiem, gdzie powstały propozycje aktywności rodzinnych, fiszki edukacyjne, a końcowo w końcu podręcznik zrównoważonego domu. Rzeczywiście tych aktywności było bardzo wiele. I tak naprawdę cieszymy się, że ten projekt i te aktywności spotkały się z tak dużym i entuzjastycznym odzewem. I pokrótce postaram się tutaj Państwa wprowadzić do tego, co udało nam się zrobić i dlaczego jest to tak ważne. Po pierwsze, ten wirtualny przewodnik podzieliliśmy na 3 sekcje. Jest to sekcja budujesz, kupujesz, kiedy budujemy dom albo kupujemy mieszkanie. Jest to sekcja, kiedy mieszkam w domu lub w mieszkaniu i sekcja, kiedy modernizuję albo remontuję dom lub mieszkanie. Te wszystkie sekcje znajdziecie Państwo na naszej stronie Budynki są jak ludzie, jest na dole, ten adres jest podany na dole slajdu. Te wszystkie sekcje znajdziecie Państwo w wirtualnym przewodniku na tej stronie z różnego rodzaju wskazówkami, podpowiedziami, co można zrobić na każdym etapie. Kiedy budujemy dom, kiedy szukamy tych rozwiązań, kiedy konsultujemy się z architektem, my tutaj podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, jak powinien być ten dom usytuowany względem działki, względem stron świata, z jakich materiałów należałoby skorzystać, kiedy mówimy o rodzaju dachu, o rodzaju okien, o sposobach ogrzewania tego domu, jak ważna jest również zieleń wokół, jak ważne jest otoczenie, na co warto zwrócić uwagę, jakiego rodzaju zieleń zastosować, po to, żeby rzeczywiście ten dom budować bardzo, bardzo świadomie, a przede wszystkim też oczywiście z poszanowaniem i ochroną środowiska, ale też rzeczywiście w kontekście oszczędności zasobów. Również podpowiedzieliśmy tutaj szereg wskazówek, jak i co należy brać pod uwagę, kiedy kupujemy mieszkanie, a więc jak wygląda otoczenie, jak wygląda dostępność usług szkół i innych instytucji publicznych, czy są blisko, czy daleko przystanki i środki komunikacji miejskiej, jak wygląda mała architektura, czy to mieszkanie jest wyposażone w różnego rodzaju zrównoważone rozwiązania, które pozwolą na oszczędność energii i wody,
jak wygląda dostęp światła dziennego, jak usytuowane są okna, a wreszcie jak na przykład zastosowana jest wentylacja, jakiego rodzaju ogrzewanie. Również tutaj znajdziecie Państwo szereg podpowiedzi, jak również kwestie, o które możecie zapytać sprzedawcę, czyli jak wygląda dokumentacja związana z efektywnością energetyczną tego budynku, czy budynek jest certyfikowany, czy posiada podręcznik takiego zrównoważonego domu, gdzie można znaleźć jeszcze szereg dodatkowych informacji dotyczących zabudowy, rozwiązań i szereg takich codziennych podpowiedzi, jak korzystać tak naprawdę z tego mieszkania. Te wszystkie informacje znajdziecie Państwo na tym etapie, właśnie w tym wirtualnym przewodniku na stronie budynki jakludzie.plgbc.org.pl. Kolejną sekcją, którą przedstawiliśmy w wirtualnym przewodniku, to jest sekcja Mieszkasz. Ona jest chyba najbardziej rozbudowana, ponieważ zawiera w sobie 5 strategicznych obszarów. Mówimy o wodzie, mówimy o energii, mówimy o segregacji odpadów, o zdrowiu i komfortu i otoczeniu. A więc jakiego rodzaju rozwiązania warto zastosować w domu już na etapie mieszkania, które pozwalają oszczędzać energię, z jakiego sprzętu korzystać, z jakiego rodzaju oświetlenia, o jakiej barwie, bo również takie szczegóły tam Państwo znajdziecie. Jak segregować odpady, jak wyglądają statystyki na temat tego, ile tych odpadów, ile śmieci w cudzysłowie produkujemy i dlaczego warto je segregować, bo możemy wykorzystać i pozyskać bardzo cenne surowce do powtórnego przetworzenia. Jak oszczędzać wodę? Jak korzystać ze spłuczek toaletowych, jak je wybierać, jak i dlaczego warto montować perlatory. Tego typu rozwiązania i podpowiedzi również tam Państwo znajdziecie. Dosyć obszerny obszar, dosyć obszerny temat to zdrowie i komfort, czyli jak wygląda i co możemy zrobić, żeby zapewnić sobie w naszych domach, mieszkaniach dostęp światła dziennego. Dlaczego ważna jest obecność roślin? Na co zwrócić uwagę, patrząc na temat widoków na zewnątrz, jak ważny jest rodzaj oświetlenia, które możemy tutaj zastosować, jak również dobór materiałów, sposób aranżacji tej przestrzeni. Wszystkie te informacje znajdziecie Państwo właśnie w sekcji zdrowie i komfort. I otoczenie, czyli co wpływa również na to, żeby nam się dobrze mieszkało, bo mówimy tutaj nie tylko o samym budynku i zastosowanych rozwiązaniach, ale również o tym, co i jak zostało wykorzystane w jego otoczeniu, a więc mała architektura, dostęp do ławek, placów zabaw, jakiejś siłowni zewnętrznej, również takie elementy i rozwiązania, które pomagają naszym małym przyjaciołom, owadom, ptakom i innym zwierzakom przetrwać, czyli jakieś karmniki, domki dla owadów, budki dla jeżyków, domki dla jeży, dostęp oczywiście do ścieżek rowerowych, dostęp do środków komunikacji miejskiej po to, żeby promować ten zrównoważony transport publiczny miejski. Te wszystkie elementy i podpowiedzi są zawarte bardzo, myślę, w sposób taki przyjazny, przyjaznym językiem, prostym i można tutaj rzeczywiście z wielu tych informacji skorzystać. Bo niby coś wiemy, ale jak okazuje się na co dzień nie do końca albo nie jesteśmy pewni, natomiast tutaj rzeczywiście pojawiają się podstawowe informacje, a do tego również trochę informacji liczbowych, trochę statystyk, trochę takich ciekawostek, z których na pewno Państwo skorzystacie. Kolejną sekcją jest sekcja remontujesz, modernizujesz, bo również remontując mieszkanie albo modernizując dom, możemy zwrócić uwagę na szereg rozwiązań, szereg podpowiedzi, czyli jaki rodzaj farby wybrać, żeby była ona zdrowa, żeby wpływała rzeczywiście pozytywnie na jakość powietrza wewnętrznego w naszym mieszkaniu, jak odczytywać zapisy, które są przedstawione na opakowaniach farb, lakierów i różnych innych tego typu produktów. Dlaczego i warto jednak odnawiać różnego rodzaju przedmioty, jak można do tego podejść, dlaczego warto naprawiać, a nie kupować coś nowego, co na etapie remontu można wprowadzić, zmienić w domu, czyli właśnie to są te elementy, które pozwalają znowu zaoszczędzić wodę, zaoszczędzić energię. Te podpowiedzi znajdziecie Państwo właśnie w wirtualnym przewodniku. Również na etapie modernizacji domu, tutaj bardzo dużą uwagę zwracamy na efektywność energetyczną, na ocieplenie domu, bądź na wymianę kotła węglowego na inne źródło energii. Mówimy tutaj również o zieleni, mówimy również tutaj o elementach, które stanowią rodzaj wykończenia tej przestrzeni wokół domu, żeby na przykład była to przestrzeń, która przepuszcza wodę. Także te podpowiedzi znajdziecie Państwo również na tym etapie remontu, modernizacji domu, mieszkania właśnie w wirtualnym przewodniku.
Teraz pokrótce oddaję głos mojej koleżance Marii Jasiewicz, która opowie o takim jednym z naszych środków promocji, środków komunikacji, jakim była kampania Tydzień w Ekodomu, gdzie pojawiły się bardzo ciekawe pomysły, które Państwo zastosowaliście w swoich domach, którymi podzieliliśmy się, ale o tym opowie troszeczkę więcej Maryś. Zapraszam Cię serdecznie. Dzień dobry, ja nazywam się Maria Jasiewicz i jestem Sustainability Specialist w LGBC. I chciałabym krótko powiedzieć właśnie tak jak Monika mnie zapowiedziała o kampanii edukacyjnej Tydzień w Ekodomu, którą miałam przyjemność prowadzić. Celem tej kampanii, ogólnie rzecz biorąc, było właściwie zachęcenie jak największej liczby osób do tego, żeby wprowadzić zrównoważone zmiany w swoim domu, w swoim mieszkaniu. Ona była prowadzona pod koniec sierpnia. Jeszcze przed rozpoczęciem kampanii zaprosiliśmy do niej członków PGBC, ich pracowników i ogólnie wszystkich ludzi, którzy chcieliby się w nią włączyć. Z jednej strony poprosiliśmy o przesłanie nam takich dobrych praktyk, które już są prowadzone w domach, w mieszkaniach. I dostaliśmy bardzo dużo różnych zgłoszeń, od takich najprostszych rozwiązań, czyli wprowadzenie LED-owych żarówek u siebie w mieszkaniu, czy dbanie o to, żeby pojawiła się zieleń w domu, po takie rozwiązania jak modernizacja całego domu, wprowadzenie pompy ciepła czy paneli fotowoltaicznych na dachu. I to była pierwsza część zaproszenia do tej kampanii. Z drugiej strony poprosiliśmy nasze firmy członkowskie o podanie takich gotowych produktów, rozwiązań, które mają u siebie w ofertach, tak żeby po prostu zaproponować, co można wprowadzić z gotowych rozwiązań. Następnie w czasie trwania kampanii postanowiliśmy sobie, że każdego dnia będziemy publikować treści związane właśnie ze zrównoważonym domem, mieszkaniem. Każdy dzień spośród 5 dni był poświęcony innemu aspektowi. Publikowaliśmy fiszki edukacyjne, czyli takie treści, co można na przykład zrobić z wodą, z energią w swoim domu, żeby zadbać o te ekologiczne rozwiązania. A ponadto publikowaliśmy właśnie te zrównoważone rozwiązania, które wcześniej otrzymaliśmy od chętnych, którzy chcieli je zgłosić. I warto tutaj wspomnieć też, że cały tydzień je publikowaliśmy, a ponadto wyznaczyliśmy taką nagrodę, że najlepsze zrównoważone rozwiązanie, autor najlepszego zrównoważonego rozwiązania otrzyma wejściówkę na nasze sympozjum. I tak faktycznie się stało. Z drugiej strony poprosiliśmy naszych członków, żeby te gotowe rozwiązania publikowali na swoich fanpage'ach na Facebooku i dodali do nich hashtag Ekodom 2021. I w sumie zachęcam też do tego, że gdyby ktoś chciał zobaczyć sobie, jakie zasięgi miała ta kampania i wszystko to, co było publikowane, wrócić do tego w jakiś sposób, to wystarczy właśnie ten hashtag wpisać sobie w wyszukiwarkę na Facebooku, znaleźć zarówno nasze treści, czyli to, co można zrobić faktycznie, znaleźć produkty, rozwiązania oferowane przez naszych członków do zrównoważonego domu mieszkania, ale również wypowiedzi ekspertów, które również publikowaliśmy za pośrednictwem YouTube'a. Tak? To były takie filmiki, które wcześniej nagraliśmy i zostały w czasie całej kampanii na Facebooku opublikowane. Ciekawe jest też to, że daliśmy możliwość podczas całej kampanii do tego, żeby do nas napisać, jeżeli ktoś miałby kiedyś jakieś wątpliwości, czy rozwiązanie, które stosuje, jest dobre, czy może chciałby czegoś poszukać, zapytać, to właśnie podczas kampanii mieliśmy jedno z takich działań, które brzmiało zapytaj eksperta i można było do nas napisać, zapytać, odpowiadaliśmy na pytania za pośrednictwem właśnie Facebooka. I w tym miejscu chciałabym zachęcić Państwa tutaj do przesyłania tych dobrych praktyk. Co prawda kampania jest już zakończona, podsumowana, natomiast na naszej stronie budynkijakludzie.plgbc.org.pl mamy taką sekcję jak Wasze pomysły i tam znajdują się wszystkie zebrane dobre praktyki,
które do nas zostały wysłane właśnie przed kampanią, które publikowaliśmy, ale też te, które są cały czas wysyłane. Zachęcamy do tego, bo wierzymy, że to jest inspirujące, że jak ktoś zobaczy, że można, że da się, że to wcale nie są jakieś bardzo skomplikowane rzeczy często, tylko te najprostsze i te najprostsze mają znaczenie, to sam zainspiruje się do tego działania. Dziękuję i oddaję głos z powrotem Monice. Monika, bardzo cię proszę, włącz mikrofon, jakbyś mogła, dobrze? Już powinno mnie być słychać. Dlatego dokładnie, tak jak Marysia powiedziała, zachęcamy do zgłaszania waszych dobrych praktyk, tego co robicie, zarówno jako osoby prywatne, jako pracownicy firm. Wszystkie dobre zwyczaje, dobre praktyki, pomysły, które oscylują wokół tematu zrównoważonego domu, mieszkania, bardzo chętnie pokażemy po to, żeby zainspirować również innych do działań. Na podstawie już samej kampanii było tyle różnych dziwnych inicjatyw, bardzo fajnych, bardzo angażujących, że bardzo chcielibyśmy to kontynuować, chcemy je pokazywać, chcemy o nich mówić i chętnie je zaprezentujemy nie tylko na stronie, jak również w mediach społecznościowych. Będziemy dalej tymi tematami dzielić się. Poza wirtualnym przewodnikiem, o którym już troszeczkę powiedziałam i o sekcjach, którą zawiera, czyli budujesz, kupujesz, mieszkasz, modernizujesz, remontujesz, efektem naszych prac we współpracy nie tylko z naszymi członkami, z osobami indywidualnymi, ale również poprzez spotkania ze wspólnotami, spółdzielniami, z ekspertami, również w oparciu o naszych partnerów powstał podręcznik zrównoważonego domu mieszkania. Znajdziecie go Państwo na naszej stronie w sekcji aktualności, sekcja wirtualna biblioteka. Jest to podręcznik, który zawiera nie tylko te wskazówki, o których już wcześniej wspomniałam, ale zawiera również bazę pomysłów i rzeczywiście są to pomysły wzięte z całej Polski, wprowadzone i przez wspólnoty, i przez osoby indywidualne, przez spółdzielnie, przez TBS-y nawet. Również są to inicjatywy społeczne, są to inicjatywy również organizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Szereg różnych ciekawych pomysłów, na które warto zwrócić uwagę, bo być może będą one przydatne do tego, żeby móc takie praktyki wdrożyć w Państwa okolicy, w Państwa bloku, w Państwa domu bądź mieszkaniu. Mało tego, są tam również odniesienia do sekcji finansowanie, czyli jeżeli jestem właścicielem domu jednorodzinnego, wielorodzinnego, gdzie szukać tego finansowania, gdzie szukać informacji o finansowaniu. Również ten podręcznik zawiera takie materiały, powiedziałabym, interaktywne, czyli można podlinkować się, można skorzystać z linków, które są tam aktywnie osadzone. Są również wypowiedzi naszych ekspertów w formie nagrań wideo, więc myślę, że jest to ciekawe też opracowanie, z którego naprawdę i warto korzystać. Szereg podpowiedzi finalnie, które można osadzić u siebie na stronie, można wysłać dalej w formie PDF-a, można się nimi jak najbardziej dzielić. Te wszystkie praktyki, które powstały w ramach projektu Budynki są jak ludzie, zdrowe, zielone mieszkania i domy, który jest finansowany z grantu aktywnych obywateli, to jest praca nie tylko naszego zespołu, nie tylko naszych ekspertów, którzy brali udział w spotkaniach, w webinariach, naszych spotkaniach z TBS-ami, wspólnotami, spółdzielniami, ale również naszymi partnerami. Tutaj do współpracy podczas naszych aktywności zaprosiliśmy ekoblogerkę Ewelinę Ulanicką, zaprosiliśmy organizację pozarządową OSAM z Gliwic, portal Noul Eco, ekologiczny, czy Fundację na Zielonym. I dzięki wspólnym chyba wysiłkom udało się nasz projekt również osadzić na mapie edukacji architektonicznej, która jest prowadzona przez Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury, jak również o tym projekcie, czyli właśnie o tej inspiracji do zrównoważonego domu, mieszkania, do zmiany postrzegania, zmiany codziennych nawyków. O tym mówiliśmy podczas Kongresu Dobrych Praktyk, bo ten projekt znalazł się w gronie wyróżnionych NGO-sów i startupów i prezentowany podczas tego wydarzenia online. Warto robić takie rzeczy, warto zmieniać swoje postrzeganie, swoje codzienne nawyki, które prowadzimy w naszych domach. Również na tej stronie budynki jakludziepelgibec.org.pl w wirtualnym przewodniku znajdziecie Państwo zaproszenie do aktywności rodzinnych, czyli co możemy zrobić z dzieciakami wspólnie, na co możemy zwrócić uwagę.
Pod kątem takim edukacyjnym są fiszki edukacyjne, gdzie przedstawiamy trochę liczb, które rzeczywiście robią wrażenie i myślę, że są dodatkową zachętą do tego, dlaczego warto zmieniać tą naszą codzienną rzeczywistość. Znajdziecie również taką wirtualną bibliotekę, gdzie będą podpowiedzi różnych ciekawych publikacji, książek, e-booków, bądź namiary na jakieś blogi ekologiczne, influencerów, którzy rzeczywiście rzetelnie i wiarygodnie przedstawiają problematykę oszczędności zasobów i walki ze zmianami klimatu. Więc myślę, że całe takie kompendium wiedzy zrównoważonego domu, mieszkania znajdziecie właśnie na tej stronie. Zachęcamy do korzystania, zachęcamy do dzielenia się, do inspirowania, bo wierzymy, że razem możemy więcej i wiemy, że da się więcej. Korzystajcie Państwo z tego, przesyłajcie do nas dobre praktyki. Tak jak wspomniałam, bardzo chętnie je opublikujemy. Bardzo dziękujemy. Liczymy, że będziecie razem z nami. Zachęcamy do aktywności, do kontaktu. Czasami z takich tematów rodzą się kolejne pomysły na kolejne aktywności, projekty, spotkania, webinary bądź warsztaty. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. W trakcie dzisiejszego spotkania oczywiście jest możliwość zadawania pytań naszym dzisiejszym ekspertkom. Także jeżeli ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać, może ma już teraz jakiś pomysł na działanie, na rozszerzenie naszej strony czy wirtualnego przewodnika, to oczywiście zachęcam do aktywności. Także jeżeli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos bądź po prostu zapytać o jakąś konkretną rzecz, to jest ten czas. Zachęcam. A jeśli się ktoś wstydzi albo boi, to oczywiście na stronie budynkijakludzie.lgbt.org.pl w sekcji kontakt, na głównej stronie w dolnej stopce znajdziecie Państwo namiar na nas, można śmiało napisać, można zadzwonić. Bardzo chętnie takie kontakty są mile widziane i chętnie takie kontakty pozyskam i tak jak wspomniałeś, bardzo jesteśmy otwarte na współpracę i na kontynuowanie tych działań i rzeczywiście będziemy również nad nimi niezależnie od zakończenia projektu również dalej pracować. I myślę, że nasi dzisiejsi uczestnicy wybiorą tą drogę, bo na tą chwilę nie mamy żadnych pytań, żadnych sugestii. Także w tym momencie pozostaje mi podziękować Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję bardzo za przedstawienie wirtualnego przewodnika Monice Kmerze oraz Marii Jasiewicz, także zachęcam też do kontaktu zarówno z dziewczynami, jak i kontaktu bezpośrednio z PLGBC. Monika tutaj już świetnie zarekomendowała, że rzeczywiście jesteśmy bardzo otwarte na wszelkiego rodzaju aktywności, projekty, działania. Także mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy również. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.